5 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Takie dofinansowanie uzyskał suwalski samorząd do utworzenia i poprowadzenia tzw. klas patronackich. Suwalskie firmy coraz częściej angażują się w edukację i kształcą potrzebnych im pracowników. Dzięki dofinansowaniu powstaną 4 klasy patronackie. Poinformowała o tym podczas środowej konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz. Firma Salak będzie miała swoją klasę patronacką w zawodzie technik mechatronik, firma Malow w zawodzie technik mechanik, firma Animex w zawodzie technik technologii żywności i firma Forte w zawodzie technik technologii drewna. W realizacji tego interesującego projektu udział wezmą zespoły szkół nr 4 i nr 6, zespół szkół technicznych i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pomoc będzie przybierała różne formy. Doradztwo zawodowe, staże dla uczniów i nauczycieli, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli, warsztaty, zajęcia wyrównawcze, współpracę z uczelniami, pomoc stypendialną, to też bardzo ważne dla tych, żeby zachęcić najlepszych, utworzenie klas patronackich, doposażenie pracowni, wyjazdy edukacyjne. Dzięki kształceniu patronackiemu absolwenci klas realizujących program będą mieli realną szansę na pracę. Przedsiębiorcy osobiście przyczynią się do zwiększenia kompetencji młodych pracowników. Stawiamy na renesans, na odrodzenie szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim i to się właśnie dzieje. Oczywiście na efekty tych projektów i na ten efekt synergii trzeba będzie chwileczkę poczekać. To pierwszy krok, ale za to milowy, w kierunku przeformatowania naszego szkolnictwa zawodowego. Przygotowaniu szkół do wyzwań XXI wieku i oczekiwań pracodawców, przedsiębiorców. Dzisiaj niestety musimy wzmocnić kształcenie zawodowe. Bez tego polska gospodarka, suwalska gospodarka, te firmy, które tutaj funkcjonują, sobie same nie poradzą. Przedsiębiorcy od dawna już angażują się w pomoc uczniom szkół zawodowych. Jednak podejmowane działania nie przynoszą pełnej satysfakcji w postaci pracowników przygotowanych do pracy na określonych stanowiskach i urządzeniach, jakimi dysponują lokalni pracodawcy. W celu ulepszenia efektywności kształcenia stworzono program kształcenia zawodowego, który konsekwentnie jest wdrażany w życie. Ubranżowiliśmy nasze szkoły zawodowe, czyli jest specjalizacja tych szkół zawodowych i oczywiście pierwszym etapem będzie ten teraz realizacyjny ten projekt Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej. Ale kolejnym bardzo ważnym etapem będzie poprawa bazy szkół, zespołu szkół technicznych i zespołu szkół nr 6. Wiemy, że Urząd Marszałkowski przygotowuje się do ogłoszenia konkursu. Miał być w październiku, ale pewnie będzie, nie wiem, trochę później, w listopadzie. My jesteśmy przygotowani od strony dokumentacyjnej również i będziemy chcieli aplikować. W ramach projektu uczniowie będą między innymi odbywać staże zawodowe, szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli. Doposażone też zostaną pracownie kształcenia zawodowego.